Pamiętacie sprawę widma z Mokotowa? 26 listopada 2019 roku. Michał Grabarczyk wraca do domu po nocnej zmianie. Na podłodze widzi zmasakrowane ciało swojej narzeczonej Anny Zielińskiej. Powalona ciosem w tętnicę szyjną przy pomocy korkociągu do wina. Dobita kilkoma ciosami nożem w aortę. Motywu brak. Śladów brak. Sprawcy brak. Już pewnie rozumiecie, dlaczego widmo. A gdybym wam powiedział, że to naprawdę było widmo? Duch? Na jedno wychodzi. Ale pomyślcie, nie zabija się bez motywu. Nie da się nie zostawić śladów. Sprawca musiałby prześlizgnąć się niezauważony przez cały blok, albo być sąsiadem. Ale sąsiad ma alibi. Był na imprezie, widział go co najmniej 20 osób. Ten sąsiad musiałby na tej imprezie nafaszerować się czymś, co odebrałoby mu świadomość działania. Później musiałby wyjść, spiąć się na swój balkon na pierwszym piętrze, przejść do mieszkania sąsiadki i całkowicie bez powodu brutalnie ją zamordować. Później wrócić do swojego mieszkania, zamknąć drzwi, wyjść na balkon, zejść na ziemię i wrócić na imprezę w ciągu 20 minut. Nie. To musiał być duch. Zakłamanie jest jak pułapka, do której klucz sam połknąłeś. Masz go praktycznie pod ręką, ale nie możesz go dosięgnąć. Może często zastanawiasz się, jak przekonać ludzi do swojej, nawet najbardziej absurdalnej racji. To bardzo proste. Twoja racja musi brzmieć tak, żeby ludzie mimo jakichkolwiek faktów chcieli w nią uwierzyć. Przykładowo, kto chce mieć w świadomości, że Bogu ducha winną kobietę we własnym mieszkaniu zabił naćpany 17-latek przy pomocy korkociągu? Wygodniej założyć, że była to siła nadprzyrodzona. Narzeczony? Albo najlepiej, jeśli to ona sama wbiła sobie ten korkociąg w szyję. Bo ludzie chcą mieć poczucie, że są jednak dobrymi istotami. Hegel kiedyś powiedział, jeśli fakty nie zgadzają się z rzeczywistością, tym gorzej dla faktów. Życie w kłamstwie jest jak świadomy sen. Na początku wiesz, że to tylko sen, jednak z czasem staje się on dla ciebie wygodniejszą teraźniejszością. Wchodząc w kłamstwo, nastawiamy sobie budzik, który ma nas z niego wybudzić. Jednak za każdym razem budzik zatrzymuje się na minutę przed dzwonkiem. Często okazuje się, że kiedy wreszcie ruszy i wybije godzina przebudzenia, jest już za późno na reakcję. Mikrofala piszczy! Kurwa mać! Sypialnia czysta. Centrala, wyślijcie sanitariuszy. Sprawdź łazienkę. No to nóż i korkociąg, poza tym łazienka czysta. Dostał fałkę albo serce. Centrala, potrzebni sanitariusze! Kuchnia czysta, salon czysty. Kogo więcej tu nie ma. Pamiętacie sprawę widma z Mokotowa?